zakresie. To jest w ogóle dość ciekawe, że jeszcze kogoś się wystawia, kto wszystkim wystawia w ten sposób. Biedroń rozpoczął kampanię od atakowania Platformy Obywatelskiej i naszej kandydatki na prezydenta. To znaczy, że nie rozumie nic z tego, co się dzieje w Polsce. Jest cynikiem, który zapomniał podziękować Grzegorzowi Schetynie za to, że jest europosłem. Na szczęście mu dużą powodzenia w tych wyborach, napisała na Twitterze Izabela Leszczyna, nie zajmowały nigdy sprawy kariery i umnażania pogaństw. To jak to jest z tym rozwiązaniem Biedroniem? Powinien podziękować Grzegorzowi Schetynie. Przez pana Grzegorza Czarzastego robić i włączać się, Antoni Maria mocno zaangażował się w pomoc chorym. Faktem jest również, że pan Zandberg i razem po prostu się nie zdecydowali na ten start. Brzmiałoby to zasłużone dla miasta lub długie dyskusje, potem była jeszcze jedna z kandydatek z partii razem, która Antoni Maria Zakaria w czasach wymieniana. Ale podobno poprawi, że jeżeli się zgodzą, to Włodzimierz Czarzasty nie da pobożności. Nie da dużej ilości pieniędzy, żeby normalnie tą kampanię przeprowadzić. Ale z tego co wiem, to partia razem, nazwijmy to, katolickiej żarliwości przeniósł się do następnego założonego przez świętego odpadającego już bractwa wierzchniwości rozwinął zgromadzenia zakonne męskiej i żeńskiej. Także zakon świeckich tercjarzy. Patronem zakonu uczynił Antoni jak świętego Pawła, apostoła na Romie, który widział aktualny wzór do naśladowania. I to jego scenariusz jest najbardziej znana stała się gałąź męska zakonu, która od kościoła świętego Barnaby w Milanie jest nazywana zakonu Barnabitu. Duchowość Barnabitu jest zbudowana wokół modlitwy Pana Jezusa Eucharystycznego oraz męki pańskiej. Antoni Zakaria zawdzięczamy nabożeństwo 40-godzinne, które założyciel Barnabitu prowadził jako pierwszy do kościoła. On też stworzył nabożeństwo 15 piątków, które zmieniają na dźwięk dzwonu w kościele. Gromadzili się o godzinie 15 w kościele wierni na uroczystym nabożeństwie męki pańskiej umorzonym wskazaniem pasyjnym oraz sakramentem rosła, bo taka jest istotną rolę odgrywała także praca w tak zwanym kuratorium, skierowana zwłaszcza do ówczesnych w Barnabicie, przygotowywali konferencje, podczas których podejmowali bieżące problemy religijne lub moralne. Antoni Zakaria zmarł w Kremonie, został zaś pochowany w Mediolanie, miał wtedy zaledwie 37 lat. Może pierwsze, ale nie odwrotnie, myślę, że Platforma również będzie starała się coraz bardziej może pokazywać, żeby nie dać uszczknąć ze swoich aktywów politycznych, ze swojego elektoratu zbyt dużo, no ale jeżeli się popatrzy na pewną, no nie wiem, chociażby retorykę, czy nawet jakąś taką umiejętność występowania tych dwóch kandydatów, czy pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, pana Biedronia, no to w takim starciu bezpośrednim, czy w występach medialnych, no jednak no widać różnicę tak na delikatnie. Krzysztof Bosak ma być kandydatem Konfederacji na prezydenta i tam też iskrzy. No właśnie, czy powinien być kandydatem na prezydenta, czy to jest dobry pomysł, bo jednak młody polityk energiczny bardzo często występuje w mediach, wydaje się, że to on powinien być typowany, no ale tutaj gdzieś tam jawi się z tyłu jeszcze pan Braun. No nie tylko pan Braun, To jest ciekawe, trudno doradzać, czy powinien być, czy nie powinien. Niewątpliwe jest to, że został wybrany na kandydata, więc z tym się musimy pogodzić. Natomiast warto, jak tutaj tak publicystycznie sobie to analizujemy, warto po pierwsze zwrócić uwagę, że wygrały środowiska narodowe, a nie wolnościowe w Konfederacji. To bardzo istotnie zmienia, jak będzie wyglądała kampania, jaka będzie narracja. Ta kampania będzie właśnie taka narodowo-patriotyczna, jeszcze bardziej w prawo, co z kolei będzie ciągnęło prezydenta Dudę, co widać już po ostatnim weekendzie, właśnie na tę walkę w prawo, zostawiając trochę środek pusty sceny politycznej.
niż to, że gdyby był przedstawiciel, no powiedzmy w tej koalicji Konfederacji, partii Korwin. Bo wtedy już by tak łatwo, no więcej by mógł opowiedzieć, nie tracąc nic z takiego bardziej lub mniej patriotycznego przekazu, mówić o kwestiach wolnościowych, czy no liberalnych. Natomiast dziś myślę, że ten przekaz będzie bardzo uproszczony do bardzo, on nie poszerzy, znaczy start Bosaka nie poszerzy elektoratu Konfederacji. Duda będzie to, chcąc nie chcąc, blokował z prawej strony, no bo tam jest naturalny elektorat. No Duda ma dwie możliwości, prezydent Duda. No może sięgać do Konfederatów i do części elektoratu PSL-Kukiz. Więcej możliwości nie ma. A z sondaży widać, że musi dobrać tych głosów. W związku z czym, no na razie ten weekend pokazał się, że musi tutaj narodowo-patriotycznie pójść w prawo. W związku z czym powiedziałbym, że paradoksalnie z punktu widzenia opozycji do Prawa i Sprawiedliwości Bosak jest lepszym kandydatem niż cokolwiek inny. Na przykład dla pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. To teraz przejdźmy do dosyć skomplikowanej sprawy. Trzeba będzie ją powoli wytłumaczyć. Na Uniwersytecie Śląskim profesor Budzyńska prowadziła wykłady o rodzinie. Teraz przeciwko niej toczy się postępowanie dyscyplinarne, a jest ono reakcją części studentów na wypowiedzi pani profesor, które oni nazwali ksenofobicznymi i antysemickimi. Minister Michał Woś mówi, że postępowanie toczy się przez grupę radykalnych studentów, a wypowiedzi pani profesor było zgodne z obecnym stanem wiedzy. W związku z tym wszystkim Solidarna Polska zawiadamia prokuraturę, która ma zbadać to postępowanie dyscyplinarne, a minister Gowin, Jarosław Gowin, mówi o nowych przepisach o wolności słowa na uczelniach. No to jak ta sprawa się rozwiąże i jak daleko sięga u nas ta wolność słowa? Piotr Grzybowski. No. Powiem paradoksalnie, czasami na uniwersytetach zbyt daleko sięga ta wolność słowa moim zdaniem, bo wolne słowo chyba nie polega też na tym, że się mówi cokolwiek ma się na języku, no bo pewne są granice etyczne, moralne, obyczajowe i one są takim podstawowym hamulcem dla każdego człowieka, studenta czy wykładowcy i to jest jedna rzecz. Druga rzecz, ale ja dobrze zrozumiałem tą całą sytuację, to pani profesor nie powiedziała nic innego, co mówi polska konstytucja o rodzinie, tak? Która mówi o związku mężczyzny i kobiety, chociażby dlatego przypomnę też kartę praw rodziny Stolicy Apostolskiej, która mówi i definiuje wprost rodzinę jako komórkę społeczną podstawową do wszelkich innych organizacji społecznych, tak jak państwo, czy naród, cokolwiek innego. To są fundamenty, więc tutaj absolutnie myślę, że trochę zbyt mała wiedza studentów i może za duży temperament zagrał w tym wszystkim, ale temat oczywiście jest daleko szerszy. Nie ukrywam swoich poglądów czy światopoglądu i wydaje mi się, że to co wielki Jan Zamoyski, twórca Akademii Zamojskiej, mówił końcem wieku XVI, że takie będą rzeczy pospolite, jakie młodzież wychowanie, absolutnie ten temat wraca. Jacek Kaczmarski śpiewał w swoim przepięknym utworze Rejtan, wkładając w usta ambasadora Repnina, że rozgrywka z nimi, czyli z Polakami, to nie żadna polityka, to wychowanie dzieci biorąc rzecz en masse. I to jest oczywiste. Marsz lewicy, czy środowisk lewicowych, także przez uniwersytety jest faktem, nie tylko w Polsce niestety, ale także w Europie Zachodniej. To marksiści mówili, zainfekujmy uniwersytety, wykształcimy nowe pokolenie. To są rzeczy, które są znane co najmniej od grubych kilkudziesięciu lat, od czasów rewolucji wszelkich. Więc myślę, że nie powinniśmy dopuszczać, w cudzysłowie mówię tutaj, dopuszczać takiej pajdokracji, kiedy faktycznie mistrzowie będą oceniani przez swoich uczniów. No to jest czas, kiedy człowiek może mieć swoje poglądy, może je wyrażać, może dyskutować. No to jest środowisko akademickie, które jest temu służy, nawet kontrowersyjnych poglądów, tak jak powiedziałem, w pewnych granicach, dopuszczonych etycznie, moralnie, obyczajowo. No ale tego typu działanie no, wydaje się co najmniej no nieprzyzwoite ze strony tych studentów, którzy powinni jakiś mores tutaj czuć do samej siły, czy też intelektu, wiedzy
pani profesor, w pełni się solidaryzuję z panią profesor za te poglądy, które głosi, bo jest jeszcze jedno powiedzenie, zachowaj porządek, a porządek zachowa ciebie, mówili Rzymianie. No i pewien porządek, ład musi być budowany, bo bez tego jakikolwiek organizm nie przetrwa, rodzina, społeczeństwo, państwo i tak dalej. Jarosław Włodarczyk zachował ciszę, ale czuję, że ma inne zdanie. Nie, ale jeśli chodzi o panią profesor, całą tę kwestię na Uniwersytecie Śląskim, nie chcę się wpadać, bo ja nie znam treści wykładu. Nie wiem, jak to postępowanie dyscyplinarne przebiegało. Są rozbieżne informacje, bo najpierw mówiono o tym, że ci studenci protestowali przeciwko atakowi na osoby LGBT, potem się pojawiły kwestie antysemickie. Nie chcę to wchodzić, bo nie znam materii. Dziękuję serdecznie. Jarosław Włodarczyk, Press Club, Piotr Szymborski, Tytoń Niedziela. Ja mam nadzieję, że to słyszę. Powtórzę, Rzymianie mówili, że jeśli chcesz pokoju, to przygotowuj się do wojny. To co? Zacznij od was. Nie dla mnie to też śpiewana i Kaczyńskiego. Panowie, działa plaga. Jak robię jak stadion na Kamaniu. Może lepiej niech słuchacie zdecydują. W końcu to 95 lat. Od 2 do 31 stycznia wybierzecie wasze ulubione piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Wystarczy wejść na stronę 95.polskieradio.pl i zagłosować. Tylko tyle. Piosenki największą liczbą głosów otrzymają status nie tylko największych przebojów, ale również drugie życie w postaci nowych aranżacji przygotowanych przez Adama Sztabę i Krzysztofa Hercina. Kto wie, może powstanie z tego nowa płyta. To co? Do dzieła. Marcin Kusy, Jacek Karpuk, Piotr Metz, Robert Boże. Mężem, a żoną, rodzicami, a dziećmi. Dołącz do nas tylko w Facebook.com, ukośnik Polskie Radio 24. Jeśli napisz kontakt małpa Polskie Radio 24.pl. Odwiedź Polskie Radio 24.pl. Obserwuj Twitter.com, ukośnik Polskie Radio 24. Kierujemy się współczuciem i życzliwością. Tobie Polsko, ojczyzno moja. Polskie Radio 24 zbliża się trzecia. Drodzy, ja z wami już żegnam się bardzo serdecznie, dziękując wam za wspólne przebywanie razem, za wspólne spędzone chwile teraz tej nocy. Tym, którzy mają noc, życzę świętej, spokojnej nocy, spokojnego snu, a tym naszym rodakom, którzy daleko żyją od ojczyzny, przeżywają swój dzień czy wieczór, życzę również Bożego błogosławieństwa. Niech was Pan błogosławi i strzeże z Panem Bogiem. Premier Mateusz Morawiecki weźmie też udział w polsko-japońskim forum biznesowym. W jego trakcie zaplanowano seminaria poświęcone współpracy Polski i Japonii w zakresie infrastruktury, energetyki i inwestycji bezpośrednich. Szef polskiego rządu spotka się też z przedstawicielami japońskich firm, które już zainwestowały w naszym kraju. Japońscy inwestorzy należą do kluczowych w Polsce i jest ich ponad 300. Do tej pory japoński firm angażował kapitał głównie w sektor motoryzacyjny, spożywczy czy elektroniczny. W ostatnich latach dołączyły do podmiotów inwestujących w rozwój polskiej i światowej branży e-mobilności. Firmy z Nadwisły w ciągu ostatniej dekady zwiększyły eksport do Japonii ponad dwukrotnie. Po południu czasu lokalnego Mateusz Morawiecki zostanie przyjęty przez japońską parę książęcą. Wieczorem odbędą się zaś rozmowy z premierem Japonii Shinzo Abe poświęcone zacieśnieniu współpracy politycznej i gospodarczej z Japonią. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tokio. Z kolei w Davos, w Szwajcarii, rozpoczyna się dziś Światowe Forum Ekonomiczne. Coroczne wydarzenie gromadzi tysiące uczestników, m.in. ekonomistów, polityków i dziennikarzy. Wśród najważniejszych tematów, o których mamy rozmawiać uczestnicy, są spowolnienie światowej gospodarki, technologie przyszłości i ochrona środowiska naturalnego. Polskę w Davos będą reprezentować prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Przyjadą także wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, minister finansów Tadeusz Kościński oraz prezesi spółek Skarbu Państwa, PZU i PKO SA. 50. Światowe Forum Ekonomiczne zakończy się w piątek. Komisja włoskiego Senatu głosowała za odebraniem immunitetu szefowi Libii, senatorowi Matteo Salviniemu. Prokuratura oskarża go o ubezwłasnowolnienie 130 migrantów i na pokładzie statku, gdzie był ministrem spraw wewnętrznych Piotr Kowalczuk. Lipcu statek Gregorecki przez 4 dni czekał na pozwolenie wejścia do włoskiego portu. Matteo Salvini wydał je dopiero, gdy 4 państwa unijne zgodziły się przyjąć część migrantów. Prokuratura postawiła mu zarzuty, za które grozi 15 lat więzienia. 17 lutego nad wnioskiem o odebranie Salviniemu immunitetu będzie głosował cały Senat. Wszystko wskazuje na to, że Salvini stanie przed sądem, bo tak ma głosować posiadająca większość koalicja rządząca.
Jej przedstawiciele nie stawili się dziś na posiedzeniu komisji do spraw immunitetu. Zdaniem włoskich komentatorów lewica obawiała się, że głosując przeciw Matteo Salviniemu może przegrać w niedzielę wybory lokalne w Emilii-Romanii i Kalabrii. Paradoksalnie za postawieniem polityka przed sądem głosowali w komisji senatorowie Ligi na jego własną prośbę. Piotr Kowalczyk, Polskie Radio, Rzym. Dziś do Polski przyleci Nancy Pelosi. W towarzystwie marszałków Sejmu Elżbiety Witek i Senatu Tomasza Grodzkiego, przewodnicząca Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, odwiedzi teren byłego niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Marszałek Elżbieta Witek powiedziała, że wizyta Nancy Pelosi w Polsce będzie miała charakter półprywatny. Ponieważ w nocy dyplomatycznej była mowa o tym, że jest to wizyta oficjalna, potem okazało się, że półprywatna, ja to rozumiem, że pani chce sama przejść po Auschwitz, bo to jest takie wyjątkowe miejsce. Proszę Państwa, co będziemy mogli usłyszeć w dzisiejszym naszym programie, za chwilę powtórzenie wczorajszej porannej katechezy. Ja będę składała wspólnie z nią kwiaty, więc będzie pan marszałek Grodzki. O czwartej aktualności dnia, a o piątej felieton z cyklu Myśląc Ojczyzna, następnie godzinki w uczcinie pokalani poczętej Najświętszej Marii Panny i lektura duchowa, czyli fragment z pism świętego Alfonsa Marii Liguriego. Zapraszamy do pozostania razem z nami. Noworoczny Usta Milczą, Dusza Śpiewa, który był okazją do spotkania ciała katalogicznego, absolwentów i przyjaciół uczelni. Były rektor UKSW, ksiądz profesor Henryk Skorowski, zaznacza, że jednym z głównych inicjatorów rozwoju Akademii był kardynał Stefan Wyszyński, który w czerwcu tego roku będzie beatyfikowany. Kardynał Wyszyński w tym momencie stał się wielkim kanclerzem tej uczelni, zaczął o nią dbać, odwiedzał, troszczył się, wpływał wielokrotnie na jej rozwój, dlatego stał się naszym patronem. To jest uniwersytet kardynała Wyszyńskiego, to jest jego uniwersytet. No i cieszymy się, że także w tym roku będzie właśnie beatyfikowany nasz patron, czyli będzie to już uniwersytet błogosławionego Stefana Wyszyńskiego. Podczas koncertu noworocznego Usta Milczą, Dusza Śpiewa można było wysłuchać artystów polskiej opery i operetki. Czasna pogoda, noc spokojna, podobnie w całym kraju, będzie również w ciągu dnia. Rano na południu kraju prognozowana zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 400 metrów. Termometry wskażą dziś od 1 stopnia na Podhalu, około 4 w centrum, do 6 stopni na Pomorzu Wschodnim i na Dolnym Śląsku. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 5:03, a teraz Grzegorz Jankowski, gość Polskiego Radia 24. Powtórka programu. 24 pytania. Rozmowa poranka. A w studiu Polskiego Radia jest już pani Wanda Nowicka z Lewicy. Witam panią serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pani marszałek, umarł sędzia Grzegorz Jędrejek z Trybunału Konstytucyjnego. A rzeczniczka SLD, pani Anna Maria Żukowska, pisze tak. To wygląda na klątwę Biblera. Na Twitterze. Pani komentarz. Panie redaktorze, po pierwsze, najszczersze wyrazy współczucia dla rodziny zmarłego sędziego. I myślę, że to jest to, na czym powinniśmy się skupić. Natomiast jak pan redaktor w jednym zdaniu mówi o śmierci redaktora, w drugiej części zdania o wypowiedzi, myślę, że to troszkę jest nie w porządku wobec pana sędziego, jak również wobec majestatu śmierci. Panie redaktorze, w jednym zdaniu myślę, że to nie jest w porządku mówienie o tym, że ktoś umarł, a w drugiej części zamiast mówić o tej osobie, komentować, prawda, że ktoś coś powiedział. Ale ja nie unikam, tak powiem, odpowiedzi na tę część. Co pani mówi o tym? Albo też niejasność, bo ja rzeczywiście nie rozumiem tej wypowiedzi.
No to lepiej oczywiście, żeby ona nie padła. Przepraszam, to się będzie, że jest wypowiedź hasztem. Panie redaktorze, czy naprawdę pan uważa, że zamiast skupić się na samym fakcie, na tym, że człowiek zmarł, młody, jak rozumiem, nic więcej nie wie. Cały internet w tej chwili huczy na temat wypowiedzi czyjeś na ten temat, zamiast skupić się na tym samym fakcie. To przecież naprawdę ogromne nieszczęście dla rodziny. Więc naprawdę, nie bądźmy obłudni, tak powiem, odchodząc sami, tak powiem, skupiając się na komentarzach, a nie na samym fakcie. Ja po prostu jeszcze raz... Panie redaktorze, zapraszam za wypowiedź swojej koleżanki z ław sejmowej. Kłamska nieodpowiednia nie powinna była się wydarzyć. A pani tu próbuje dookoła jakoś coś tłumaczyć i tak dalej. Przecież teraz słuchają pani słuchacze, nie chcą sobie, co pani marszałek wypowiada. Tu trzeba powiedzieć jedno słowo, przepraszam. Panie redaktorze, jak ja panu nie wkładam tego, co pan powiedział powiedzieć, to, że mi nie wkładać. Ja powiedziałam tyle. Wyrażam wielkie współczucie dla rodziny z powodu śmierci. Jest to ogromna tragedia. I powiem, i pochylmy się nad tym majestatem śmierci, nad majestatem śmierci i naprawdę skończmy już to komentowanie, bo to naprawdę nie ma sensu. Przede wszystkim jestem przekonana, że rodzina sobie tego nie życzy. Jestem przekonana, że rodzina wolałaby, żeby mówić o samym fakcie, a nie o jakichś dziwnych wypowiedziach. Dziwnych, niezrozumiałych, kontrowersyjnych wypowiedziach pani koleżanki z ław sejmowych, a tyle mówicie o szacunku dla innych ludzi, tyle mówicie o tolerancji. Panie redaktorze, no mogę to samo odpowiedzieć. Tyle mówicie, prawda, zamiast mówię, dlaczego nie powiecie czegoś na temat pana sędziego, który zmarł? Powiedzcie parę słów, a wy nie. W ogóle na ten temat nie mówicie, tylko skupiacie się na wypowiedziach. To jest szczyt obłudy. To jest szczyt obłudy. Proszę państwa, dobrze, zostawmy to chwilą pauzy. Nie będę tego do pani wypowiedzi się odnosił. Robert Biedroń jest teraz waszym kandydatem na prezydenta. Wczoraj obiecał m.in. 1600 zł minimalnej emerytury. Panie marszałek, jak wiarygodny jest pan Robert Biedroń? Kiedy na przykład wcześniej obiecał, że zrzeknie się mandatu do posłowskiego? Panie redaktorze, Robert Biedroń jest kandydatem, który jako właściwie jedyny, który przedstawia bardzo szeroki program swojej prezydentury i jako jedyny przedstawia program prezydentury progresywnej, otwartej na przyszłość, opartej na współpracy. Odchodzi od tego, z czym mamy do czynienia podczas rządów prezydenta Dudy, czyli właściwie można mówić cywilizacji wrogości, a cywilizacji rozwoju. On stawia na rozwój, to samo. On odchodzi od cywilizacji pogardy, z jaką mamy do czynienia we wszystkich słowach i wypowiedziach, zwłaszcza ostatnich prezydenta Dudy, w kierunku cywilizacji troski. I w ramach tej cywilizacji troski przyszły prezydent, jak mam nadzieję, Biedroń, będzie prezydentem bardzo aktywnym. A więc takim, który, kiedy są konflikty, będzie mediował między stronami, a nie będzie skupiał się na niechęci, nienawiści, na budowaniu swojej pozycji, na po prostu na kreowaniu wrogów, tylko właśnie na tym, żeby zrobić coś dobrego dla ludzi, zgodnie z programem lewicowym, a więc między innymi będzie podejmował inicjatywy ustawodawcze. Jedną z nich to jest inicjatywa, która teraz w Sejmie została odrzucona, mianowicie 1600 zł emerytury jako tej najniższej, która powinna być w Polsce, bo to, co PiS proponuje, prawda, 1000-1200, no to jest rzeczywiście założne. Także Robert Biedroń obiecał, że zrzeknie się mandat tu eurodeputowanego, jeszcze raz zapytam o wiarygodność pani kandydata, bo ja wiem, cywilizacja miłości, cywilizacja pogardy, cytowałem już kliwa pani Anny Marii Żukowskiej, który na pewno jest elementem cywilizacji miłości, jeszcze raz zapytam o wiarygodność pana kandydata. No jeżeli tak, to w takim razie jeżeli rozmawiamy o wiarygodności polityków, to zastanówmy się nad wiarygodnością prezydenta Dudy. To miał być ten prezydent, który nie jest notariuszem. Ale rozmawiamy teraz o Biedronie. Ale no więc właśnie jako lewica mówię, przeciwko czemu jest kandydat na prezydenta Robert Biedroń. A on rzeczywiście, jeśli chodzi o wiarygodność, jest o wiele bardziej wiarygodny niż ten prezydent, który nam obiecał, że będzie prezydentem niezłomnym, który nie będzie notariuszem, który nie będzie długopisem,
się daleko od jego oblicza, czy też podąża za swoimi kroczkami, lub nawet przegłosowaną oskarża Boga. No, jeżeli mamy to mówić o regularności polityków, to zacznijmy od aktualnie rządzącego prezydenta. Się kochanko, to po krzywej prawdziwej. Nie jest tutaj krzywek, że tego człowieka to oddaje niczego. To jest spotkanie z tym domem. Jeżeli będzie ustawa o związkach partnerskich, czy jakkolwiek ona będzie sformułowana, na pewno... Jeżeli będzie projekt ustawy i przejdzie przez Sejm, to na pewno przyszły prezydent Robert Biedroń taką ustawę podpisze. A jeżeli przejdzie przez Sejm adopcję dzieci przez parę jednopłciowe? Jeżeli przejdzie, ale nie sądzę, żeby w najbliższym czasie była szansa na to. Więc to jest, można w tym momencie powiedzieć, political fix. Ale lewica jest za tym, żeby gdyby mogli adoptować dzieci jednopłciowe. Ja mogę mówić tutaj o swoim stanowisku. Tak, ja zdecydowanie. Lewica proponuje dyskusję, ponieważ jest to temat dość kontrowersyjny. Wciąż jeszcze w społeczeństwie i są pewne różnice w poglądach na ten temat. W związku z tym, żeby taki projekt odpowiedzialnie prowadzić, musi być szerokie poparcie społeczne. A więc najpierw debata, potem projekt, a potem, jeżeli przejdzie przez Sejm, to będziemy czekać oczywiście na jego podpisanie. A tłumacząc to ponad na polski język, to wygląda w ten sposób, że my byśmy bardzo chcieli, ale wiemy, że w społeczeństwie polskim jest to temat kontrowersyjny, więc będziemy to powolutku, stopniowo wprowadzać. To nie ma nic złego. My jesteśmy ugrupowaniem demokratycznym. Dla nas bardzo ważne jest to społeczeństwo sądzi w różnych ważnych sprawach. Tak, to prawda, ale ciekawe, czy jesteś zgodny, pani przewodnicząca, adopcji dzieci przez parę jednopłciowe. Absolutnie. Ja znam bardzo dużo małżeństw jednopłciowych, mających dzieci. Są to bardzo szczęśliwe rodziny. I co więcej, mówię, to jest mój osobisty pogląd. Uważam, że pary jednopłciowe mogą być znakomitymi rodzicami, a bardzo wiele heteroseksualnych fatalnie traktuje swoje dzieci. Ile mamy przypadków w sądach przemocy wobec dzieci ze strony naturalnych rodziców. Więc pamiętajmy, zwróćmy uwagę na to, że również... Argumentem jest to, że zdarza się, że są zgorodniałe pary heteroseksualne, mama i tata, że czasem uderzą swoje dziecko i tak dalej. To jest argument za tym, żeby... Czasem uderzą, panie redaktorze, co pan mówi? Ale ja mówię cały czas, żeby było jasne, o swoim poglądzie. Z mojego poglądu rodzice, którzy są zdecydowani, którzy chcą, tak powiem, dać dziecku co najlepsze, to właśnie często mogą być pary jednopłciowe. Pani mówi to w ten sposób, jeżeli są wypadki na drogach, zakażę ruchu samochodowego. Nie, karać tych, którzy powodują wypadki. Ale panie redaktorze, w tej chwili premierką rządu w Irlandii jest osoba, która została wychowana w rodzinie pary homoseksualnej. I co? Jest to wspaniała osoba od wielu lat. No więc właśnie ja mówię, że jest. Więc proszę tutaj nie rozsiewać jakichś bzdurnych wypowiedzi na temat, jakim zagrożeniem mogą być rodzice jednopłciowi dla swojego dziecka. No więc, ale to jest w takim razie. Uważa, że rodzina i małżeństwo to jest mama, tata i dziecko. I jeżeli zdarzają się patologie, to trzeba je karać, a nie wysnuwać tego wniosek, że lepiej by się wychowywało w rodzinie jednopłciowej. Przede wszystkim rodziny jednopłciowe nie są żadną patologią. Są powszechnym zjawiskiem w świecie i w Europie, czego najlepszym dowodem jest pani premier Finlandii. I patrzmy również na tę stronę, a nie udawajmy i nie dostrzegajmy tego, że w świecie różnorodność jest bardzo... Mam dwoje dzieci, sam mam 51 lat i po prostu uważam w ten sposób, że dziecko potrzebuje i mamy, i taty. Proszę pana, ja mam troje dzieci i też... Czy pani dzieci potrzebowały na przykład dwóch? Mam, nie wiem, no bo to chce pani to powiedzieć? Nie, chcę powiedzieć, że fakt, że ktoś ma dzieci w określonym związku, nie oznacza, że inna para, na przykład właśnie para heteroseksualna, może również mieć dzieci, bo takie fakty przecież mają miejsce. To chyba pan nie zaprzeczy, nawet obecnie już w tej chwili, mimo że prawo tego zakazuje. I mogą być to i szczęśliwe rodziny, i szczęśliwe dzieci. Jeszcze jedno pytanie, bo trochę dotyczą prezydenta jest polityka zagraniczna, jeśli Robert Biedroń zostanie prezydentem Zerbii, to już Polska amerykańska.
tak dalej. Nie wiem, skąd taka dziwna teza. Dlaczego miałby pan dużo rzeczy, żeby nie wydawać pieniędzy na zbrojenia? Panie redaktorze, Robert Biedroń, jeżeli zostanie prezydentem, na pewno będzie bardzo autonomicznym i asertywnym prezydentem. Nie będzie takim prezydentem, który będzie się zgadzał na wszystko, co sobie zechce prezydent Trump i jego następca. Więc, panie, no, wie pan, popatrzmy, jak obronili Kurdów, prawda, niedawno w Syrii. Więc tym obronieniem przez prezydenta Trumpa, to bym za bardzo nie liczyła, bo on za wszystko chce pieniędzy. Więc pamiętajmy o tym, że będzie takim prezydentem, który w asertywny sposób będzie prezentował polską rację stanu. Dziękuję pani serdecznie. Wanda Nowicka z Lewicy była pierwszym gościem Polskiego Radia. Dziękuję bardzo. Miłego dnia życzę wszystkim państwu. Powtórka programu. Czyli nas uczestnikami przymierza, drogi zbawienia, odkupienia, ale to pan jest pierwszy tutaj reżyserem. Dzień dobry państwu, Anna Grabowska, witam w poniedziałek w rządach pieniądza. Dzisiaj będziemy rozmawiać o przemyśle, który boryka się z problemami zagranicznej konkurencji. Pytanie, czy konkurencji rozgrywanej w sposób uczciwy, będziemy rozmawiać o tym, o hutnictwie, to za chwilę, ale również o podatku, który jest związany z nieodzowaniem przemysłem, wszystko związane z cukrem tak naprawdę. Witam w studiu gościa, który jest ze mną, ekonomista Marek Zuber. Dzień dobry. I czekamy jeszcze na drugiego gościa, doktora Bartoszewicz, Koła Główna Handlowa, już zapowiem, bo jak będzie, to pewnie już będzie ferwor dyskusji. No dobrze, za chwilę na pewno do nas dołączy. To zacznijmy może od właśnie tego przemysłu hutniczego, dlatego że premier, właściwie nie tyle premier, co kancelaria premiera, tam została przygotowana informacja na temat stanu polskiego hutnictwa z uwzględnieniem przede wszystkim, to jest coś teraz, dopiero się zorientowałam, bliskiego naszemu gościowi, ponieważ dotyczy huty przede wszystkim krakowskiej huty, dlatego że to jest ArcelorMittal, gdzie zatrudnionych jest sporo ludzi, a szefostwo jest nie nasze, tak powiem, ta huta należy, tak właściwie jakby jest zarejestrowana w Luksemburgu, aczkolwiek broń dosyć, tak mówią nasi związkowcy, tak mówią również nasi, dobrze, to ja powiem szczerze, bo to i pracodawcy przede wszystkim, ale nie tylko, interesów niemieckich w Europie przede wszystkim. Chodzi o to, że już tak właściwie się zamyka sobie te huty powoli, ten piec miał być wygaszony, potem nie, potem znowu tak i tak dalej. Chodzi o zwolnienia setek osób potencjalnie, albo dziwną dosyć sytuację przenoszenia tych osób na przykład do Dąbrowy Górniczej, tego, że mieliby tam sobie dojeżdżać, że to jest takie zupełnie naturalne dla właścicieli firmy, a w ogóle nawet bardzo dobre dla nich. No a rzecz w tym, że tak naprawdę stan sprowadzona jest do Europy i masowo i to w procencie z Rosji. I tak naprawdę Unia Europejska niewiele sobie z tego robi. To czasem to polityka cena rzeczy Unii Europejskiej, tak mówią nasi przedsiębiorcy, powinna temu zapobiegać. No to teraz Marek Zuber, bo to Kraków, to od razu. To jest ciekawe, bo ten rynek stali w takiej percepcji społecznej trochę przygasł, jeżeli mogę tak powiedzieć, bo wszystkim wydaje, że już tylko elektronika, już tylko jakieś tam smartfony i w ogóle cudawianki, technologia 5G i różne nakładki na te komputery i tak dalej. Tymczasem rynek stali na świecie ma się fantastycznie. Wszędzie to stali jest potrzebne. Pamiętajmy o tym, że mamy potężną industrializację w całej Azji, nie tylko w Chinach, ale w całej Azji. Stany Zjednoczone w tej chwili są przed potężnym procesem naprawy, modernizacji tego, co wynikało przede wszystkim z tego programu wychodzenia z wielkiego kryzysu, czyli programu New Deal. 33-37 bodajże ten program miał miejsce w Stanach Zjednoczonych. Taka czterolatka wydawania potężnych pieniędzy, między innymi właśnie na inwestycje w infrastrukturę. W tej chwili szacuje się, że w ciągu najbliższych 10 lat będzie trzeba wydać na modernizację choćby mostów, połączeń kolejowych i tak dalej, nawet ponad $5 bilionów. Tu wszędzie jest potrzebna stal. Zresztą to był bardzo dobry, jeżeli chodzi o produkcję stali na świecie. Natomiast musimy też pamiętać o tym, że powstają nowe potęgi. Ja już nie mam tutaj na myśli tylko Indii.